Cześć, ja jestem Sarczy i witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Uncharted 4 Kres Złodzieja. I chyba nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że była to jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier tego roku. Jej oficjalna polska premiera będzie miała miejsce 10 maja 2016 roku, oczywiście wyłącznie na konsoli PlayStation 4. No i mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z ostatnią częścią Uncharted, według tego co twórcy ze studia Naughty Dog mówią, więc szykuje nam się piękne zwieńczenie naprawdę świetnej serii, której poprzednie części nagrywałem już na swoim kanale i oczywiście nie mogło również zabraknąć tej najnowszej odsłony w moim wykonaniu tutaj, więc mam nadzieję, że wspólnie będziemy się dobrze bawić przy tej produkcji. Pierwsze recenzje są naprawdę niezwykle pozytywne. Recenzenci rozpływają się w zachwytach nad tą grą, więc jestem niesłychanie entuzjastycznie nastawiony do tej produkcji. No a poza tym oczywiście pamiętajmy, że za grę odpowiada studio Naughty Dog, które jest przecież znane z produkcji absolutnie najwyższej jakości, że wspomnę tutaj właśnie chociażby nie tylko o serii Uncharted, ale też i przecież o The Last of Us. Każdy chyba pamięta, jak była to świetna produkcja. Żeby już nie przedłużać za bardzo, to od razu rozpocznijmy i zobaczmy, jak rozpocznie się Uncharted 4 Kres Złodzieja. Zapraszam! Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Henry Avery, 1694 rok. Tradycyjnie przygoda w Uncharted musi się rozpocząć jakimś cytatem. No to kurde, od razu w sam środek akcji widzę, wchodzimy. Płyń w stronę wyspy! Spróbuję ich zatrzymać! Nie do końca wiadomo, w jakich okolicznościach tutaj trafiliśmy. Niech to! Zbliżają się! Pewnie dopiero z czasem poznamy odpowiedzi na te pytania. Mają mniejsze łodzie! Staranuj ich! Tak! Hej, frajerzy! Powiedzcie swoim zawodom, żeby znaleźli sobie własny skarb! Atakują nas kurde z każdej strony. Spróbuję ich tutaj staranować. Za wiele to ja tu nie zdziałam! Nie da im się zbliżyć! No, trzeba przyznać, że twórcy wiedzą, jak zaciekawić gracza od samego początku. Załatwiłeś ich! Bo to, co my tu robimy, pewnie dowiemy się tego dopiero za jakiś czas. Wow. Cholera! Rzucają minę! Widzę je! Płyń w kierunku wyspy i nie daj im się wyprzedzić! Okej, to płyniemy. Jasny gwint. Musimy wypłynąć szybko. Nurkujemy ponownie. Jak zwykle, Nathan musi wpakować się w jakieś tarapaty, ale tym razem towarzyszy mu brat Sam, który tutaj w tej części się pojawi po raz pierwszy, a właściwie to już się pojawił. Mogę go naprawić! Osłaniaj mnie! Cholera! Dawaj! Dawaj! Kurczę, od razu wspomnienia z pierwszej części troszeczkę. Pierwsza część też się rozpoczynała przecież na łodzi. Spróbujcie go wysadzić! Żelaznik! Zostań!
ale oczywiście w zupełnie innych klimatach niż teraz. Zna cholera! Trafiła kosa! Coś niesamowitego, co tu się dzieje. Dobra, kolejny zdjęty. Tak, tak, udało się! Działa? Tak, dalej! Zabierz nas stąd! No to płyniemy dalej. Płyń prosto na wyspę! Nathan, uważaj! Przed nami skały! Raczej niewiele tu widzę! Cholera! Pozwól ci! Staram się jak mogę! Nathan, szybko! Trzymaj się! Staram się płynąć jak najszybciej tylko mogę. Po twojej prawej! Uwaga, uwaga! O, cholera! Nathan! To się musiało tak skończyć, kurde. Nathan? Nathan? Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak, i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic. Powiem na spowiedzi. Pomimo moich starań, widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką, co twój brat. Marnujesz się. Więc podobnie jak w trzeciej części i tutaj będziemy mieli też epizody z dzieciństwa, z młodości Nathana. Sam! No, Nathan dopiero co dostał naganę, a już zamierza opuścić to miejsce. Rozejrzyjmy się jeszcze, ale nie, niczego tutaj nie ma. Dobra. Jak głosi tytuł rozdziału? Widzę cię. Zew przygody, tak? W górę i dookoła. Na pewno tutaj twórcy będą chcieli nam nakreślić relacje pomiędzy Nathanem a Samem. Jako, że w poprzednich częściach było cicho o bracie naszego bohatera. To tutaj czegoś się więcej na jego temat dowiemy i tak jak mówiłem, Sam ma odgrywać istotną rolę w całej fabule, w wątku fabularnym tej właśnie części. Okej, po cichutku. Nie chcielibyśmy na pewno, żeby ktoś nas tutaj zauważył, więc rzeczywiście bądźmy ostrożni. O-o. Przecież powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom jak on. Przez niego zaniedbuje kilkunastu innych podopiecznych. Ale co ja niby mam zrobić? Zna ksiądz moje zdanie. Jeszcze nie postawiłem na nim krzyżyka. Musisz stawić temu czoło. Posłuchaj. Porozmawiam z nim rano. Dobrze? Życzę księdzu dobrej nocy. Dobranoc, siostro Catherine.
Okej, okay, to jest dobry moment, żeby ruszyć. Zajrzyjmy jeszcze może tutaj. Wow, to moja teczka. No proszę. Ochronka dla chłopców imienia świętego Franciszka. Sprawozdanie wychowawcy. Zauważyłam, że jak Edward wymachuje książką Natana, drażniąc się z nim. Natan natychmiast naskoczył na Edwarda i przewrócił go na ziemię. Podbiegłem, żeby rozdzielić chłopców, ale niestety już zdążyli obsypać się gradem ciosów. Podpis urzędowy, ojciec Ryan Duffy. I to są znajdźki też w tej grze. Będziemy mieli właśnie różne notatki, skarby do odnalezienia. Chyba nic więcej już tutaj nie znajdę. Dobra, spróbujmy się wydostać tędy. Niech to. No tak, nie mogło być kurde za łatwo, co? Muszę się dostać do okna. Problem tylko w tym, że tutaj ciągle jest siostra. No dalej. Z drogi, siostro. Co ona tam wyjmuje? O, pali papierosy. Dobra, jest bezpiecznie. Musimy przeczekać. Siostro Katrin? Nie. Ach, tu siostra jest. Znowu zapomniałem kluczy. Otworzy siostra bramę? Już idę. To jest najlepszy moment, żeby się stąd wydostać. Ruszajmy. A sam już czeka. Chodź. Widzicie sami, Nathan od najmłodszych lat już potrafił się wspinać. Zresztą widzieliśmy to też i w trzeciej części Uncharted. Uważaj, Nathan. Kurde, no to było do przewidzenia, chociaż możemy jeszcze wejść. Wykorzystajmy to. Sam? O, co jest, bracie? Orientuj się. Daj spokój. Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że ojciec nas olał, a nasza matka smaży się w piekle. Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Okay? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przeziębisz się. A tak... W ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Mhm. Niezły skok. Dalej. Obawiam się, że Nathan może mieć tylko przez sama kłopoty. Aleś ty lekki. Siostrzyczki cię nie karmią? Coś tu pusto. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. Pamiętam to. Jak tam ksiądz Duffy? Tylko on jest tam w porządku. Powinieneś go odwiedzić. Nie potrzebuję kłopotów. Fajnie, że też możemy poznać sama trochę bliżej od tych jego najmłodszych lat, chociaż tutaj oczywiście jest już trochę starszy. Tędy. Sam wygląda na takiego typowo buntowniczego typa. Tutaj jesteśmy. Łatwo poszło. Nic dziwnego, że Nathan, mając takiego starszego brata, z czasem zaczął parać się poszukiwaniem skarbów i różnymi niebezpiecznymi przygodami.
Nie podłożyłeś. Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Chodź ze mną. Patrz. I ucz się. A teraz... Na górę. Robiłeś to wcześniej? Raz czy dwa. No, dawaj. Teraz ty. Dobra, wspinamy się w takim razie. Ale to wszystko nie wygląda dobrze. Obawiam się, że możemy mieć z tego powodu później jakieś kłopoty. A co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? A, różnie bywa. Znów się rozstaliśmy. Okej, znów się rozstali, czyli to nie był pierwszy raz, jak rozumiem. Okej. Bez ryzyka? Nie ma zabawy! Weź nie myśl o tym! Dasz radę! Skacz, Nathan! O kurczę, pierwszy taki skok dla Nathana. Pora się rozpędzić. Trzymam cię! Widzisz? Krasizna. Ta... To pikuś. Trzymaj się blisko. Nie będziemy cię odstępować na krok. Super, co? No, ekstra. Chodź tędy. Tuż za tobą. Ostrożnie, Nathan. Nie chciałbyś tutaj spaść. Zaraz będziesz skakać. Okej. Czy to będzie kolejny taki ryzykowny skok jak ten przed chwilą, czy... Okej. Dokładnie po środku. Powolutku. Tylko spokojnie. Ups. Czy to grzech? Chyba tak. Jakoś nie wydaje mi się, żeby sam akurat się tym przejmował. Gotowy, Tarzanie? Tak. Dobra, do dzieła. Też skakanie właśnie na takiej linie ma być pewną nowością w tej części. Również będzie tego używał już dorosły Nathan. Twórcy też o tym mówili przed premierą. Ale wszystkiego będziemy się powolutku zapewne dowiadywać. Wszystko w swoim czasie. Ej, na wieżę, chodź. Nie doskoczę. W porządku, pójdź naokoło. No tak, Nathan jest jeszcze młody i nie da rady tak wysoko wskoczyć. Ale tutaj możemy przejść. Ładny widok, co? Ta. Nie najgorszy. No zdecydowanie w tej grze będziemy podziwiać mnóstwo pięknych widoków. Graficznie tytuł prezentuje się naprawdę niesamowicie i myślę, że z każdym kolejnym rozdziałem będziemy mieli na to dowody. Tymczasem jednak ruszajmy dalej. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie. Ale wiesz dokąd iść, tak? A, mniej więcej. Zostań tu i obserwuj. Twoja kolej. Okej. Dasz radę. Dasz radę, Nate. Dawaj. No uwaga. O cholera! Trzymam cię. Chodź. 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 Udało się. Tak. No jasne. Oj, Sam, w co ty chcesz pakować biednego młodszego braciszka? Tędy, za mną. Wiesz co? A może pójdziesz przodem?
Serio? Ta, serio. Będę tuż za tobą. No i proszę, właśnie wykorzystanie linki mamy po raz pierwszy. To znaczy po raz pierwszy sam Nate z tego skorzysta. Zuch, chłopak. No to lecimy. Okej, zaczynamy. Wow! Bardzo ładnie. Okej. Jak na pierwszy skok to poszło naprawdę sprawnie, to trzeba przyznać. No, sam wchodzisz, czy nie wchodzisz? Dobra. Za tobą. Teraz na dół. Zwialiśmy im. Widzisz? Okej. Patrz na to, a? Wow, to jest 200? 200? Pogięło cię? To przecież jest 500. CC, dwusów. No co ty? Ta. Kradziony, co? Nie. Skądże znowu? Ej, nie wiem, czy wiesz, ale ja się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co? Wiesz, kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy? Za bystry jesteś, braciszku, wiesz o tym? Dobra. Dostałem robotę. Dobrze płatną. Nawet bardzo, ale... muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku. Maksymalnie. Szybko zleci, zobaczysz, okej? Zostawiasz mnie. Przestań, nie dramatyzuj. Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch. A za parę lat, jak wyjdziesz... Jak to za parę lat? Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam ledwo daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem. Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Okej? Okay? Wierz mi, wiem, co mówię. To nie fair. Hej, całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy, nie? Ta. Ta. Wiesz co, właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie, przysięgam na Boga. Gdzie? Druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali? Czyli ukradli. Jaka to kradzież? To są przecież nasze rzeczy. Gliny będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie. Oho, i mamy znowu dorosłego Natana. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Który trafił do więzienia najwyraźniej. Musisz się bardziej postarać, brachu. Acabemos con esto. Chodź. Ależ zmiana klimatu od razu. Dale una paliza. Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Przy okazji poznajemy trochę system walki, który wygląda podobnie oczywiście jak to też było w trójce. Ładnie, Nate. Sam tego chciałeś? No na początku naprawdę przeskakujemy pomiędzy różnymi okresami historycznymi. Esto es por meterte con nosotros. Derrota ese gringo, amigo. Sí, Gustavo. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Sí, Gustavo. No dalej, amigo. Kurczę, że też nikt nie interweniuje, co? Tú lo empezas. Ya, mordę. Te voy a matar, come mierda. Te voy a cerrar la bocota, gringo.
Zostaw mnie! Strażnicy zdają się przymykać oko. Kompletnie. Nie, nie biliśmy się. Prawda, mały? Chuję matar, nigo come mierda. Ej, chłopcze, daj znać, jak już przejdziesz mutację. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cállalo. Te voy a estar esperando aquí, Pytanie, czemu tutaj trafiliśmy? Też się tego dopiero zapewne będziemy dowiadywać. Na razie wszystko jest bardzo tajemnicze. Abre. Spokój. Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? A gdzie toaleta? Patrzysz na nią. Baw się dobrze. Na pewno. Gracias. Nathan zawsze musi się wpakować w jakieś tarapaty. To dla niego, można powiedzieć, cecha charakterystyczna. No i w tym momencie zakończył się rozdział pierwszy gry Uncharted 4 Kres Złodzieja. Sporo mieliśmy wydarzeń z różnych etapów życia Nathana. Najpierw ten moment, kiedy uciekaliśmy na łodzi wraz z bratem Nathana, czyli wraz z Samem. Później przenieśliśmy się do czasów młodości naszego głównego bohatera. No i ostatecznie widzieliśmy ten moment pobytu w więzieniu, kiedy Nathan wdał się w jakąś bójkę. Jak się ta historia potoczy dalej, no to oczywiście dowiecie się tego z następnych odcinków, do których już teraz was serdecznie zapraszam. Tymczasem napiszcie koniecznie w komentarzach, jakie są wasze pierwsze wrażenia. Oczywiście to dopiero takie wprowadzenie do całej fabuły, ale gra z czasem na pewno zaoferuje wiele ciekawych zwrotów akcji, do czego nas już seria Uncharted przyzwyczaiła. A patrząc na to, jak wysokie oceny ta gra zbiera, mnóstwo dziewiątek i dziesiątek, czyli najwyższych not, no to naprawdę można się spodziewać czegoś na najwyższym poziomie. I w dodatku gra ma starczać na dobrych kilkanaście godzin, więc to będzie też dość długa seria. No i chyba jak najbardziej można się z tego powodu tylko i wyłącznie cieszyć. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeśli materiał wam się podobał i chcielibyście jak najwięcej Uncharted teraz na moim kanale, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górze. No i możecie też kanał zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście się na bieżąco dowiadywać o nowych odcinkach. One oczywiście na kanale będą pojawiały się codziennie. Do usłyszenia!